Dzień dobry, witam Państwa w sklepie Meble Forever. Dzisiaj opowiem Państwu o łóżku Modena. Łóżko Modena to niezwykle funkcjonalny i pojemny mebel. Łóżko ma klasyczne, proste kształty, dlatego doskonale sprawdzi się w aranżacjach sypialni w różnych stylach. Dodatkowo wyposażone jest w 4 szuflady, w których będzie można pomieścić przeróżne potrzebne w każdej sypialni rzeczy, typu poszewki, koce. Szuflady te mogą służyć również jako przechowalnia skarpetek, czyli jako komódki skarpetek, czy różnych jakichś piżamek. Rzeczy, które zawsze się w piżamie przydadzą. Łóżko Modena występuje w 2 wymiarach, 140x200 i 160x200. Łóżko w kolorze popielatym, takim jak na filmiku, występuje w rozmiarze 140 i 160. Natomiast wersja w białej ekoskórze to wersja wyłącznie w rozmiarze 160 na 200. Zagłówek łóżka jest prosty. Na środku ma przeszycie, które teraz myślę, że będzie dobrze widać. Zagłówek od ziemi do najwyższego punktu ma wysokość 106 cm. Jest lekko zaokrąglony. Tkanina na zagłówku i na łóżku prezentuje się w ten sposób. Splot w różnych kolorach nici. Nitki jaśniejsze, ciemniejsze, ale bardzo przyjemny materiał, bardzo funkcjonalny, łatwy w czyszczeniu. Tutaj mamy tył łóżka. Jest on wykończony w ten sposób, dlatego że zazwyczaj łóżka stoją pod ścianą. Łóżko ma delikatne boki, nie są wielkie, nie są grube. Także łóżko nie zajmuje wiele miejsca, dlatego że szerokość zewnętrzna tego łóżka przy rozmiarze 160 to 164 cm, czyli dochodzi nam po 4 cm. Długość łóżka to 220 cm. Łóżko posiada 5 cm, przepraszam, nogi. Drewniane tutaj są widoczne w kolorze takiego ciemnego brązu. Klocuszki. Wysokość siedziska bez materaca to 39 cm. Dodatkowo jeżeli włożymy materac, to oczywiście łóżko będzie wyższe. Łóżko posiada 4 szuflady, 2 z boku, po jednej z obu stron i 2 od strony zagłówka. Jeżeli chodzi o tą szufladę z boku, zaraz Państwu pokażę, jak ona się otwiera. Teraz ją już mamy otwartą, bardzo przyjemnie, cichutko chodzi. Tak jak wcześniej Państwu mówiłam, możemy tutaj włożyć dodatkową poszewkę, dodatkowy kocyk. Ewentualnie, jeżeli ktoś nie chce mieć komód w sypialni, to można tutaj włożyć, nie wiem, gazety, skarpetki, piżamę.
zasuwamy szufladę zboczną. Teraz Państwu pokażę jeszcze szuflady od frontu, tutaj od zanóżka. Bardzo ładnie łóżko obszyte. Jeszcze też pokażę raz jeszcze materiał i szwy. Tutaj akurat będzie na tej części od nóg, od zanóżku. Także bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj mamy te dwie szuflady od części nóg. Już je Państwu wysunę. Tutaj Państwo widzą w środku właśnie jakieś sklepowe szpargałki. Także coś się tutaj nam zmieściło, schowało. I tak się łóżko prezentuje z jedną szufladą wysuniętą. Troszeczkę ją przesuniemy. Otworzę Państwu drugą. Niestety tą z drugiej strony ze względu na ustawienie łóżka już nie pokażę. Tu jest druga szuflada otwarta. Także możemy bałować różne rzeczy. Nawet jedna z klientek opowiadała, że ma tutaj miejsce dla kotka. Że wsuwa szufladę, kładzie kocyk i kotek sobie śpi. Także przeróżne są zastosowania do tego typu rozwiązań. Jeżeli chodzi o ten model, to tutaj producent sprzedaje go od razu ze stelażem. Także do wygodnego spania wystarczy dokupić tylko materac. Łóżko jest estetycznie wykonane. Nie jest niskie. Także wygodnie się z niego wstaje, siada. To rozwiązanie z szufladami jest bardzo ciekawe. Łóżko zmieści się też w mniejszych sypialniach. Ze względu na swoje gabaryty nie będzie przytłaczać mniejszych pomieszczeń. Natomiast w większych będzie doskonałym uzupełnieniem sypialni. Myślę, że tutaj pasuje się w... Że teraz przepraszam za dźwięk, ale zamykam Państwu szufladę. Pokażę troszkę z drugiej strony, tutaj drugi boczek. Łóżko można obejrzeć na naszej ekspozycji. W Skawinie na ulicy Przemysłowej 8. Można dotknąć materiału, zobaczyć na żywo kolor. Można też obejrzeć je na naszej stronie internetowej www.mebleforever.pl. Oczywiście zapraszam Państwa do zostawiania komentarzy pod filmikiem, subskrybowania naszego kanału. Zadawania pytań, pisania sugestii, jeżeli chodzi o filmiki. Co chcieliby Państwo zobaczyć? O czym powiedzieć, co Państwa interesuje? Zapraszam również na kolejne filmiki. Dziękuję. Do zobaczenia.